Witajcie kochani serdecznie, witam was ja i witam was tygrysek, tak, i witają was sowy, tarot sów, tarot of the owls. Piękny tarot, mam nadzieję zresztą, że taki właśnie jest, chociaż jeszcze go nie widziałam, tylko troszeczkę podejrzałam w internecie. Jest to wydawnictwo Leulin. I od strony merytorycznej mamy tutaj panią Pamelę Chen, a od strony artystycznej Elizabeth Alba. Co ciekawe, Alba, ciekawe czy to jest jej prawdziwe nazwisko, czy przyjęła jakiś taki właśnie taki pseudonim artystyczny, ponieważ jedna z tych sów, bo tutaj mamy właśnie podział na cztery dwory, a w każdym z dworów jest inny rodzaj sowy, inny gatunek sowy. I między innymi sówka, sowa płomykówka po łacińsku jest Tyto Alba, więc właśnie tak to tutaj, no taka ciekawostka. Mamy tutaj piękne hasło, rozłóż swoje skrzydła, tak jak jest taka dziecięca piosenka właśnie, a tam jest rozwiń swoje skrzydła, ale to na jedno wychodzi. Polecam tę piosenkę, bo świetnie robi z samego rana, żeby właśnie rozwinąć swoje skrzydła. Okej, kochani, czyli tutaj mamy rozłóż swoje skrzydła, leć w krainę mistycznych sów. Odblokuj swoją intuicję dzięki mądrości sów z różnych, o różnych kształtach i rozmiarach. To ta talia jest oparta na Rider White Smith. Zawiera spektakularne grafiki właśnie Elizabeth Alby i towarzyszący przewodnik Pameli Chen. Połączy się z czterema parlamentami arkanów małych i tutaj właśnie jest, jako na początek właśnie jest sowa rogata, Great Hornet, sowa rogata, czyli Bubo virginianus. Ja sobie to znalazłam, bo ja uwielbiam sowy, zresztą no nasza Esme tutaj cały czas siedzi, także, którą kiedyś tam namalowałam i kiedyś nam sfrunęła z góry tutaj przy którymś czytaniu i została tak już. Drugi dwór to jest tutaj nazywany jako nornica Borrowing Owl, czyli pójdźka ziemna, i to jest Atene Cunicularia. Trzecia sowa jest to właśnie ta płomykówka, właśnie Tyto Alba. No i czwarta to jest Snowy Owl, sowa śnieżna, Bubo Scandiacus. No i kochani, ciekawa jestem, do jakich dworów która z sów została przypisana, także otwierajmy już tutaj. Ja sobie tutaj już tak zadarłam, żeby łatwiej było otwierać, zwłaszcza, że ten palec mam i zrobiłam inaugurację nowych noży dzisiaj i zostały ochrzczone jak najbardziej. Pudełeczko, słuchajcie, na magnesik, piękne, och, książka też tutaj, podejrzewam, że to eremita, właśnie z gwiazdą. Książeczka na kredowym papierze, każda karta, widzę tutaj, jest szczegółowo opisana. Będzie co czytać, zobaczymy co tutaj na początku. O, tutaj mamy oko sowy. No to jest takie tutaj wprowadzenie. W języku angielskim oczywiście wszystko. Trzeba będzie się temu przyjrzeć. Zobaczymy, czy są może jakieś na koniec. O, są jakieś rozkłady. No, trzy karty. Tutaj są jeszcze jakieś inne. O, będzie na co popatrzeć. Może z czegoś skorzystać. No i mamy karty. Och, jaki piękny rewers, czyli to oko jest rewersem tutaj. A, tutaj już jest takie, no i w moim ulubionym fioletowym kolorze.
Fantastycznie. Dobrze, to na razie sobie tutaj książkę z powrotem włożę. A dobieramy się do kart. Tylko teraz już muszę nożyczki złapać. Ok. Jak zwykle nie jest to łatwe zadanie. No jeszcze trzeba tutaj przeciąć. Troszkę mi brakuje tego palca, ale boli mnie po prostu, nie mogę. Dobra, nie będę narzekać. Kochani, no to zaczynamy. No, rewers jest super. Patrzy na nas sowa bardzo przenikliwie. Jeszcze w tęczowych kolorach. Piękna. Karty są miękkie, na pewno będą się dobrze tasowały, zresztą później sprawdzimy, bo zobaczymy jeszcze jaka karta tutaj, na co ta talia będzie najlepsza. No i zaczynamy. Mamy głupca. Ona ma tutaj białą wiewiórkę chyba jeszcze. Zamiast pieska ma białą wiewiórkę. Teraz może tutaj więcej światła dam, bo coś tak mam wrażenie, jakby za mało tego światła było. Ok. Tu mamy maga z okładki. Wszystkie żywioły są. Uch, jaka piękna kapłanka. Śliczna. W tym weleonie w ogóle. Przepiękna. Z celtyckim znakiem księżyca. Cesarzowa. Też przecudowna. Taka trochę sowa kwoka. Piękna. No, cesarz. Tak. Jest majestat. Klucz Ankhma. Ciekawe, dlaczego akurat przy sowach. Mamy kapłana. Jedno skrzydło ma do góry podniesione. Wskazuje na górę. Ok. Śliczne, kochane sówki, płomykówki. Wśród jabłuszek. Ale tutaj jest jeszcze wąż, czyli ta namiętność tutaj pokazana. No tak, no pięknie. Kusiciel. Rydwan. Super. Zaprzężony w koty. Czarny i biały kot. Sowy jadą na kocie. No po prostu rewelacja. Przepiękna energia siły. Piękna, piękna. No i mamy tego eremitę. Rzeczywiście. Bardzo mi się podoba jak na razie. O proszę. Jeszcze się chyba nie spotkałam. Nie przypominam sobie, żeby gdzieś koło fortuny było pokazane jako wiatrak. Bardzo ciekawe. Karta sprawiedliwości. Jak fajnie przekręciła. Jak to sowy tak potrafią właśnie tą głową kręcić w różne strony. Wisielec. O, no jaśnie oświecona sowa. Śmierć. Umiarkowanie. Piękna. Ona tutaj przelewa wodę. Już nie ma tych naczyń, prawda? Bo zawsze jest anioł, który z naczynia do naczynia przelewa wodę, a ona przelewa wodę od skrzydła do skrzydła. Pięknie. Ho, ho, ho. Witamy pana. Myszki złapał. No diabeł jest diabelski. To czarne drzewo robi robotę tutaj jeszcze. Wieża. Sowie gniazdo, piorun trafił. To podobnie jest w The Light Seer's Tarot.
tam wiewióreczki gdzieś tam też. No to jest taki w sumie, już spotykałam wielokrotnie w różnych taliach, właśnie taki symbol, że piorun trafia właśnie w jakieś gniazdo, czy coś, czy gdzie to jeszcze było, to też no, w wielu taliach. Gwiazda. Piękna. Leci sowa i pióra z niej spadają właśnie. Ciekawe. Na szczęście. Karta księżyca. Sowa z pustymi, białymi oczami. A księżyc też ma, jest tak jakby wizerunek sowy. Słońce, słoneczniki klasycznie. Piękne, a sówka wesoła się śmieje. Tato jest jak taka właśnie zahipnotyzowana, taka uhu. A ta jest wesoła. No i mamy sąd ostateczny. Trąby zagrzmiały. No i karta świata. Pięknie. No to wielki arkana. Mamy teraz buławy. No i mamy malutkie, wyklute z jaja dopiero piskle w asie buław. Początek dopiero się zaczęło. No i tu widzę, mamy jako buławy, to jest chyba sowa rogata właśnie. To jest właśnie sowa rogata w dwójce buław. Czyli buławy mają sowę rogatą. A myślałam, że będzie płomykówka, szczerze mówiąc. No dobra. Sowa rogata w dwójce buław. W trójce. Też bardzo fajnie. Czwórka buław. Impreza na całego. Piątka buław. Tu się dzieje. Szóstka buław. Tamte się biły, ale jedna zwyciężyła. I zamiast wieńca laurowego ma po prostu kwietny wieniec. Znaczy wieniec laurowy tutaj też jest, ale mówię w sensie, że na głowie ma. Siedem buław. Obrona. 8 buław. Leć, leć. 9 buław. Już to taka widać trochę zmęczona. Oparła sobie dzióbek na skrzydle. No tutaj to już jest bardzo zmęczona. Już tak oczki ma takie. O Boże, jeszcze te parę metrów. Jeszcze troszeczkę i już będzie po robocie. No, fajne. A i co? A gdzie są? Pewnie na końcu są. Tak, widzę, że królowie na końcu. No dobra, teraz mamy miecze. No i miecze to są sowy śnieżne. Sowy śnieżne. Tutaj też mamy pisklaka z mieczem. Tam był pisklak z buławą, tu jest pisklak z mieczem. Dwójka mieczy. Fajna. Trójka mieczy. Interesująca. Nie ma tej czerwieni serca. Ciekawa. Taka dziupla w zasadzie. Tutaj jest dziupla w kształcie serca. Ciekawa. Czwórka mieczy. Odpoczywa sobie. Piątka mieczy. Tu wszyscy odlecieli, została sama. Szóstka mieczy. Trochę śmieszne, bo w sumie po co sowie tutaj jakaś łódka, prawda? Przecież ona lata. No ale, okej.
Siódemka mieczy. No właśnie, tutaj sobie przeleciała, zabrała miecze. Trochę jej wypadło. Ósemka mieczy. O, ciekawie pokazana. Na krze, to jeszcze ciekawiej. To naprawdę jest taka sytuacja mentalnie tutaj pokazana, bardzo trwożliwa. Dziewięć mieczy. Uch, strach ma wielkie oczy. Bardzo ciekawie to jest pokazana karta. Bardzo ciekawie. Jeszcze ten blask księżyca, który pokłada cienie tych mieczy. Świetna karta. Świetnie pokazana. No i dziesiątka mieczy. Po ptokach. No i mamy piskle denarowe. Super. I tutaj mamy denary, to pewnie będzie, bo to jest ziemia, czyli pewnie ta pójdźka ziemna, czyli borrowing owl, czyli Atene cunicularia, to się dokładnie tak nazywa. Sowa ziemna, pójdźka ziemna. Dwójeczka. Trójeczka. Czwóreczka. Fajna czwóreczka. Piątka. Sobie nawzajem pomagają, chociaż mają poranione tutaj ta skrzydełka, ta łapę. Szóstka. O proszę. Została obdarowana. Siódemeczka. Śliczne te zielone sowy. Ósemka denarów. Ach, jak czyści, poleruje tutaj te swoje denarki. Dziewiątka denarów. No i dziesiątka. Cała rodzinka. Tutaj ta oko puszcza. Dobre są, fajne. Śliczne. No i mamy kielichy. As kielichów. Piskle kielichowe. Z różowego jaja się wykluwa. Piękna dwójeczka kielichów. Piękna. I sówka płomykówka. Prawda? Tyto Alba. Trójka kielichów. Piękna plaża, piękne miejsce. Czwórka kielichów. Piątka kielichów. Szóstka kielichów. No proszę, tu mają różne rzeczy. Jakieś robaczki takie. Jakieś dżownice, jakieś ślimaki, tu mają żaby, tutaj nie wiem co to jest. Raczki chyba, bo to są takie, mają szczypce. Ciekawe. Siódemeczka jaka, proszę bardzo. Też wszystko mają. O. Osiem kielichów leci. Ciekawe, że leci tutaj w stronę księżyca. A w sumie czemu nie? Dziewiątka kielichów z tym i brecik. I dziesiątka. Klasycznie. No i mamy karty dworskie. Paź buław. Z salamandrą. Ciekawe. Salamandra z symbolem. Chociaż w zasadzie ta salamandra to jest po prostu jaszczurka jakaś. Ja nie wiem, czy to jest salamandra, chociaż może. Bo ma takie jakieś łaty takie. Ale salamandry są czarno-żółte zazwyczaj. Przynajmniej ja takie widziałam w górach. Okej. Okay. Paś mieczy. Czyli idą najpierw same pazie.
No dobra, to zobaczmy je tak po całości. Jak skoro tak jest to prezentowane. Czyli paść buław w paść mieczy, paść denarów i paść kielichów. Każdy ma jakieś nakrycie głowy. I jest rybka wyskakująca z kielicha. Ja bardzo to lubię akurat u pazia kielichów, że ta rybka wyskakuje, bo to dla mnie jest ważny symbol, uważam, w paziu. Żeby ta sytuacja miała miejsce. No dobra. To zobaczmy teraz rycerzy. Rycerz buław, rycerz mieczy, rycerz denarów i rycerz kielichów. No, rycerz buław tutaj też ma salamandrę. Leci, jest taki bardzo, bardzo szybki. Tu jeszcze szybszy rycerz mieczy, aż pióra lecą. W zimie. Tutaj mamy rycerza denarów i taki jest też bardzo, jak na rycerza denarów, to jest bardzo ochoczy, bo rycerz denarów to zazwyczaj tak pomalutku chodzi. No a ten tutaj natchniony, rozwija skrzydła tutaj właśnie. Piękne. No i mamy królowe. Królowe, królowe. Królowa buław w słonecznikach. Piękna, rogata. Królowa mieczy, sowa śnieżna, motyle, symbole ulotności umysłu. Królowa denarów w wiosennych kwiatach, śliczna, przepiękna. No i królowa kielichów nad morzem, wśród muszli i rybek, urocza. Kochani, powiem, że karty mi się bardzo podobają. I cieszę się, że je kupiłam, że je ściągałam gdzieś z daleka. Zaraz zobaczymy, jak się będzie tasować. Czy ja w ogóle dam radę dzisiaj tasować z tym palcem moim. Jakoś dam. No, świetnie się tasują. Nie są sztywne. Bardzo fajnie to. Bardzo, bardzo ładnie nimi się tasuje. No ale ten rewers po prostu bomba. Bomba, bomba. Będzie miała słówka na nasz oko. No i teraz potasujemy i zobaczymy, na jakie sprawy ta talia będzie tak najlepiej, no, na co się najlepiej będzie sprawdzała. W jakich tematach. I zobaczmy, no jakie tematy tutaj będą najlepiej się sprawdzać. O proszę, rzadko wychodzi mi w takich właśnie karta wisielca. Czyli tam, gdzie będzie właśnie ktoś miał jakąś blokadę, tam, gdzie trzeba się dłużej czemuś przyjrzeć, albo wyjść z takiego momentu właśnie, w którym zbyt długo już ktoś się czemuś przygląda, może też zwrócić uwagę na coś z innej strony, z innej perspektywy, oświecić kogoś. No, sowy. Sowy będą nas tutaj oświecać, będą pokazywały, że można spojrzeć na różne tematy inaczej. To też może być takim wspaniałym odkryciem. To może być właśnie też szansą na wyjście z jakiegoś impetu. Świetnie. Kochani, dzięki, że byliście ze mną podczas odkrywania nowej talii. Na pewno już będę robiła tą talią, nie wiem dla jakich znaków, ale użyję jej na pewno w czytaniach na czerwiec, no i na pewno w najbliższej tygodniówce. Kochani, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się, pa!